Film zrealizowany dzięki wsparciu patronów. Witam was serdecznie, ja jestem Adrian Socha, to jest kolejny materiał filmowy na moim kanale. W dniu dzisiejszym odwiedzam jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Jest to Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie wraz z stanowiskiem kierowania Komendanta Powiatowego i jednostką ratowniczo-gaśniczą Powiat Żniński, województwo kujawsko-pomorskie. Przede mną widać załogę, dokładniej reprezentantów jednostki ratowniczo-gaśniczej. Mamy wozy bojowe oraz samą strażnicę, której na pewno jesteście ciekawi. Podchodzę się przywitać. Witam serdecznie. Cześć. Starszy kapitan Łukasz Adamowski, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Żninie. Witam, cześć. Kapitan Hubert Kurowski, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Żninie. Bardzo mi miło was powitać. Drodzy widzowie, na pewno jesteście ciekawi funkcjonalności tego budynku. Pierwsza rzecz, która jak się przyjeżdża do was, zwraca uwagę, to lądowisko. Na pewno przykuwa wzrok. Czy funkcjonuje, czy podejmujecie tutaj śmigłowce? Jak najbardziej. Decyzja o tym, czy śmigłowiec ląduje, podejmuje oczywiście ostatecznie pilot śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, ale zdarzało się już niejednokrotnie, że śmigło lądowało, przejmowało pacjenta od zespołu ratownictwa medycznego albo przekazywało tutaj do szpitala pacjenta, także jak najbardziej jest użytkowanie. Mam drugie też pytanie, takie rozwiewające wątpliwości. Niektórzy się zastanawiają, czy Komenda Powiatowa w Żninie posiada śmigłowiec, bo takie głosy chodzą. Własnego śmigłowca nie posiadamy na tą chwilę jeszcze, aczkolwiek wiem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ostatnio nabyło. Nabyło, także ruchy w tym kierunku są, aczkolwiek na ten moment jeszcze takiego śmigłowca nie ma. Ale jeżeli chodzi o ciekawe pojazdy, które tutaj się znajdują, to mamy taki pojazd do ratownictwa technicznego większy. Tak jest. Pojazd ratownictwa technicznego na podwoziu Volvo, pojazd GBA RT, czyli pojazd gaśniczy, nabytek zeszłoroczny tak naprawdę. W ciągłym testowaniu i w eksploatacji zamieniliśmy Renault Mascot na średni pojazd. Jesteśmy mega zadowoleni. Cały ciężki sprzęt ze spokojem się mieści i auto nie jest przeciążone, także polecam wszystkim tę zmianę, jeżeli jest taka możliwość. Jakie wozy jeszcze posiadacie na swoim wyposażeniu? Co posiadamy dalej? Typowo GBA, tak, 2,5 tysiąca litrów wody, następnie na manie 5 tysięcy litrów wody GCBA. Tak. No i na końcu ten, który tam wystaje, że tak powiem. Samochód ciężki ratownictwa technicznego na podwoziu Scania. Na podwoziu Scania, także potencjał ratownictwa technicznego występuje w tej jednostce. Pewnie jest to spowodowane niedawno wybudowaną drogą. Nie do końca, tak naprawdę do końca zeszłego roku stanowiliśmy grupę ratownictwa technicznego w Centralnym Odwodzie razem z jednostką ratowniczo-gaśniczą we Włocławku. Ze względu na zmiany organizacyjne, że te grupy muszą się znajdować w jednej komendzie, w jednej jednostce, no została ona zlikwidowana, grupę przejął Toruń, JRG1 w Toruniu w tej chwili, dostali rotator. U nas został wymieniony stary Megacity na Volvo, który był, dostaliśmy SRT i w tej chwili mamy grupę ratownictwa technicznego w Wojewódzkim Odwodzie Operacyjnym Komendanta Wojewódzkiego. Dziękuję za objaśnienie. Drodzy widzowie, wozy bojowe pokrótce mamy przedstawione. Oczywiście sprzętu jest tu dużo, dużo więcej. Być może gdzieś tam w przebitkach będziecie mogli go zaobserwować. Ja podejdę do pierwszego samochodu wyjazdowego, obejrzę jego skrytki, opowiem wam o jego zawartości, a także nie lada gratka, pokażę wam jego tył, ponieważ jest bardzo, bardzo bezpieczny. Jesteśmy tutaj przy samochodzie z tyłu Volvo, które wyróżnia się swoim oklejeniem. Bardzo mnie cieszy, że w ramach struktury Państwowej Straży Pożarnej takie coś widzimy. Jaka była idea? My też jesteśmy zadowoleni, że udało się poprawić poziom bezpieczeństwa. Zależało nam na tym, żebyśmy byli bardzo, ale to bardzo widoczni na drodze, szczególnie, że działamy na trasie szybkiego ruchu typu S. No i chcemy być z daleka widoczni, ma się to rzucić w oczy, ma dać znać kierowcom, że coś się dzieje na drodze, bo nie zawsze te niebieskie sygnały są zauważalne. Zresztą do tej pory czasami przejeżdżają samochody na pełnej prędkości obok nas, mimo wszystko. I powstał bliźniaczy pojazd, bo dwa były produkowane, we Włocławku jest w tej chwili służy w jednostce. Tam funkcjonariusze pracują na autostradzie.
oklejenie folią Rafał trzeciej generacji od błysk, która odbija światło z reflektorów. Dodatkowo lampa autostradowa, która ma być z dalekiej odległości być widoczna, pomarańczowe pulsujące światło ostrzegające kierowców o tym szczycie. Szczycie na jaśnicy, załączające się światło niebieskie, które przy obniżeniu terenu ma wystawać jak najwyżej, żebyśmy z daleka byli widoczni, że coś się na drodze dzieje. Środek pionotwórczy, standardowy, syntetyczny, 270 litrów i do tego środek pionotwórczy do systemu piany sprężonej. Autorski producenta pojazdu. Tak, autorski producenta pojazdu. Okej, dobrze. Drodzy widzowie, zatem ja zmierzam pokazać wam, co się znajduje na pojeździe. Ciekawego, jak coś nie będę wiedział, będę dopytywał. Przedział autopompy prezentuje się w ten sposób. Mamy załączone oświetlenie ostrzegawcze, jest lampa autostradowa i flara świetna z tyłu uruchomiona. Przechodzimy dalej. Skrytka trzecia za kierowcą, 3K jak ja to nazywam. Medyk, torby, torba PSPR1, szyny Kramera, deska ortopedyczna, nasze podboje rakowe, skrzynka z tym, co widzicie, co jest napisane. Gaśnice proszkowe 6 kg ABC, opryskiwacz z dyspergentem, zapewne sorbent. Tak, sorbent w patencie, zobaczcie, sorbent w patencie. Sprzęt burzący, podręczny, wyważarka do drzwi lukasowska. Jest w pudełku, skrzynka narzędziowa, paliwa, pilarki, przecinarka tarczowa, opryskiwacz, stojak hydrantowy. Jest high lift dwutonowy, dzięki czemu możemy coś podnieść. Kolejna rzecz to jest hydraulika, ciężki zestaw od Lukasa wraz z przewodami. Cały agregat, pompa plus silnik. I wyżej, mniejsza pompa, zestaw kombi, rozpieracz cylindryczny razy dwa. I spornik progowy również razy dwa. Zbiornik na substancje ropopochodne. Okej. Okay. Rozkładany. Rozkładany. Podpory do stabilizacji, dwie sztuki. I zestaw drewna również na samochodzie znajdziemy. Plexa do osłonięcia osób poszkodowanych. Zobaczcie, jaki ciekawy pomysł na zarządzanie sobie drobnymi narzędziami. Do wszystkiego mamy dostęp szybki. Najważniejsze klucze, najważniejsze narzędzia. No i do techniki dwa zbijaki, nóż do szyb, zbijak sprężynowy, bardzo dobry. I nóż do cięcia pasów. Pomysł załogi, tutaj ratownicy sami wyszli z inicjatywą. Auto ma służyć i ma być ergonomiczne, więc wszelkie pomysły, jakie się pojawiają, a są w kanonie i możemy je zastosować, to staramy się wdrażać. Przejdźmy na drugą stronę pojazdu, zobaczmy, co tam się kryje w skrytkach. 3D, trzecia za dowódcą. Mamy tutaj poduszki rozpierające, wysokociśnieniowe. Jest skrzynka z reduktorem i przewodami. Sprzęt akumulatorowy. Piła szablasta zapewne. A, młotowiertarka, okej. Okay. Tak się prezentuje, zobaczcie. Bateria M28 razy 2 z ładowarką. Kompatybilne baterie ze sprzętem hydraulicznym. Butle z powietrzem. Mamy LSN 60-metrowy, standardowy. Prądownica prosta. Armatura, gotowy odcinek węża 75. Prądownica do systemu piany sprężonej. U góry. A, deska pediatryczna jest, super. Skrzynki mamy, zobaczcie, skrzynki mamy podpisane. Co przykuło moją uwagę? Podpisane wszystkie elementy waszym takim jakby logiem. Tak, siostra moja przygotowała projekt, troszeczkę my daliśmy swoje propozycje, co byśmy chcieli, żeby się znalazło. Przygotowała szablon, poszedł do wydrukowania firma Kaka w Polsce, zamówił się przez internet, przygotowała nam szablony, spray. Fajny sposób na znakowanie węży przede wszystkim, ale i sprzętu później przy akcji nie trzeba dochodzić za długo, co jest nasze, bo od razu widać, także jasna sprawa. Wyróżnia się też. Wyróżnia się. Fajna inicjatywa, także myślę, że chłopaki podpatrzą i pomysł pójdzie w Polskę. Odcinki wężowe 75 są. Zestaw do ABC, do ratownictwa wodnego i technika lina stalowa, szekle zawiesie z blokcze. Kolejna skrytka liny na bębnie 50-metrowe, pomelka, spodnie antyprzecięciowe, tak zwane spodnie pilarza. Miotły ulicznice i tutaj będziemy mieć łańcuchy pewnie. Łańcuchy do ratownictwa technicznego, końcówki właśnie. Lampa w technologii LED akumulatorowa, dyski ostrzegawcze, sygnalizacyjne. Agregat prądotwórczy jednofazowy ze stabilizacją AVR. Miejsce na aparaty powietrzne lub butle przynajmniej. Troszkę też się dostały i też super wyglądają, zobaczcie. Fajnie, nie? Mega. I tu będziemy mieć parawan ochronny. Skakuję do kabiny, żebyście zobaczyli, jak wygląda w środku. Aparaty powietrzne są, kompozyty oczywiście, megafon, kaski do ratownictwa
technicznego, tak. Zobaczcie, mamy latarki kątowe, motorolki, radiotelefony, latarki czołowe. O, dlaczego latarki czołowe, to mnie ciekawi. Latarki czołowe do zestawu przede wszystkim ratownictwa wysokościowego. No jeżeli trzeba by gdzieś działać w szybie, w kanale, co w zakresie podstawowym są w stanie ratownicy wykonać, to na pewno latarka się przydaje, wolne ręce, tak? Jasna sprawa. Mamy też tutaj latarkę na hełmie, na kasku do ratownictwa wodnego, więc jak najbardziej przydatny sprzęt. Przede wszystkim widoczny ratownik może sobie oświetlić drogę przy podejściu, więc... Piękna sprawa. Ręce wolne, latarki zabezpieczone. Drodzy widzowie, sprzedajemy to jako patent na kanał. Zastanawiacie się, co doposażyć kabinę pojazdu. Latarka, taka czołówka, ma masę zastosowań, także na pewno uwolnione ręce to jest fajna sprawa. Kolejną rzeczą, którą tu widzę, to jest lornetka, drobny sprzęt ładowarki, więcej radiotelefonów, więcej latarek, panel sterowania za budową, panel sterowania dźwiękami, sygnałami, tablet. Patent tutaj chłopaków ze zmiany drugiej. Zabezpieczenie przycisków na panelu sterującym, bo tutaj się zdarzało, że hełm gdzieś tam dotykał przycisków, przełączał, więc to działy się dziwne poprawiona rzeczy. Trochę fabryka, podświetlony ładnie. Mamy samochód przedstawiony, pójdziemy teraz jeszcze do SCRT. Drodzy widzowie, drugi ciekawy pojazd, który chcemy dzisiaj wam przedstawić z zastępcą dowódcy jednostki. Samochód ciężki. Ciężkie ratownictwo technicznego na podwoziu Scania, rocznik bodajże 2011. Z przodu jest ciekawa skrzynia, na pewno ludzie się zastanawiają, czy coś w niej jest. Tak, to jest skrzynia, nie ma w niej skarbów, jest w niej dociążenie tego pojazdu. To jako dociążenie przodu pojazdu. Rozumiem. Podczas jazdy czy podczas wyciągania. Jest to ciekawe. Co mamy zamocowane na tym pojeździe? Po kolei. Tutaj widzimy tak zwany HDS, dźwig, który, że tak powiem, w odległości gdzieś 2,6 metra może podnieść 7,5 tony prawie. Przy maksymalnym wysuwie 12,5 metrów to jest tona 800, więc w 12 metrach możemy osobówkę gdzieś tam z rowu próbować wyjąć. Ja rozumiem. Zobaczcie, co jest z tyłu. Jest platforma, mamy u góry zwiadło z liną. W czarnym worku, jak się zastanawiacie, co tam jest, bo ja się zastanawiałem, to tam jest koło zapasowe. Tak, tam mamy koło zapasowe. Auto wyposażone jest w dwie wyciągarki. Jedna 30 ton, druga 22,5 tony. Tutaj mamy trawers do transportowania pojazdów ciężarowych, ale także do transportowania naczep. Końcówka tego trawersu jest wyposażona tutaj w takie różne dokładane elementy i dzięki niej można i podnieść ciężarówkę za przednią ośkę czy za tylną, okay, jak trzeba, ale można też zmontować siodło na tym trawersie. Pięknie. I na przykład, gdy ulegnie uszkodzenie ciągnik siodłowy, to przyczepę, naczepę jesteśmy w stanie odtransportować w bezpieczne miejsce z rejonu działania. Super, dziękuję. Drodzy widzowie, samochód zabudował Szczęśniak na podwoziu Scani. Samochód ma pędne wszystkie osie, 8x8. Strażacy chwalą, że radzi sobie dobrze w terenie. Tak, radzi sobie bardzo dobrze i szczerze powiedziawszy nawet nas zaskoczył, bo na przełomie maja i czerwca mieliśmy szkolenie takie właśnie z jazdy terenowej. Auto waży 26,5 tony, także jest to masa dosyć duża. Jeździliśmy stricte po terenie piaskowym, no i dawał radę, gdzie myśleliśmy, że już gdzieś tam ulgnie, że w kolejnach szerokich, wydrążonych w piasku gdzieś auto usiądzie. No jeździło dzielnie i wyciągało inne pojazdy, także świetne ten rzeczy. Napęd naprawdę sobie chwalimy. Bardzo to cieszy, zaraz zajrzę do skrytek, zobaczymy, co w nich się znajduje. W ostatniej skrytce, w czwartej, znajdziemy manipulatory do platformy, do tak, trawersu. Do sterowania zabudową i do trawersu, do wyciągarek. Aha, czyli wszystko tu jest. Tak. Okej. Mamy przedłużacze z możliwością podpięcia rozdzielenia, też przedłużacz do trzech faz, zestaw drewna do podbudowy stabilizacji, u góry trochę syny i podbudowy też, tylko syntetyczne. Okej. Widzę jakieś pasy, liny lub zawiesia, nie wiem, co to jest dokładnie. To są ochraniacze. Aha, ochraniacze. Pod pas, jeżeli podnosimy element, który może ulec zgnieceniu, to podkładamy właśnie takie ochraniacze. Jasna sprawa. One zabezpieczają wówczas. Widzę tak, dużo widzę łańcuchów. Zawiesie łańcuchowe do żurawia, do wciągarki, do wyciągania. Skrzynie z hakami służące do trawersu holującego, czyli dopasowane haki do modeli pojazdów ciężarowych.
Fajnie. Żeby łatwiej było podczepić i w sposób bezpieczny odciągnąć. No i zblocza, wózek do przemieszczania rolki, do przemieszczania ciężkich. Trzeba podziękować chłopakom z naszej drugiej zmiany, ponieważ dzięki niej, że tak powiem, to auto wygląda tak, jak wygląda. Jest to uporządkowane, rzeczy, które się przydają w pierwszej kolejności, są pod ręką. Te, które rzadziej są w innych miejscach poukładane. Także chwała im za to. I zobaczcie, mamy jeszcze jedną skrytkę, w niej jakiś hol sztywny, jakieś wsporniki. Leżanka i leżanka dla mechanika, na jak trzeba wejść, odkręcić na wał, coś na rolce zluzować, tak. Mega, rolce, mega, fajne. To fajne na wyposażeniu pojazdu. Zobaczcie, można wjechać pod spód. No i cóż, przechodzimy na drugą stronę pojazdu. To co widzieliście z tamtej strony, tylko tutaj jest jeszcze lina, stożki ostrzegawcze, rozstawiane takie, skrzynka mniejsza z narzędziami i hydraulika, pompa ręczna. Jest zestaw hydrauliki lukasowskiej, poniżej skrzynki z narzędziami. Tu jest mega sprawa w ogóle, to nie spodziewałem się, że takie coś znajdę na samochodzie. Elegancko wyjeżdżają nam klucze. To taki mobilny warsztat, można by było powiedzieć. No to tak jest to, co to działa. Przyjeżdżamy do zdarzenia, gdzie trzeba coś rozkręcić, samochód po uderzeniu. Jest to bardzo wygodne. Mamy klucz pneumatyczny. Świetne rzeczy. Kolejna skrytka, oświetlenie terenu akcji, na jaśnice jeszcze halogenowe. Ale też przewody do holowania naczepy, do podania pneumatyki na naczepę. Zwolnienie tak, elektryki. Hamulców. Możemy też dzięki tym przewodom wykonać. Zobaczcie, mamy narzędzia, które można podłączyć do tamtej pompy. Ciężki zestaw, nożyce, rozpieracz, kolumna i cięcia pedałów tak zwane, ale to do wielu mini zastosowań. Nożyce, tak mini nożyce, właśnie. Łóżka do kolumnowego rozpieracza. Niestety rozstrzelone w skrytkach. Mhm. W oryginale, z tego co się dowiedzieliśmy, to chyba tu było Holmatro. Troszeczkę inny układ był. Innego bardziej gabaryty. Ergonomiczny. Rozumiem. No ale to pojazd został nam przekazany. Jest to złe rozwiązanie, ponieważ Rota może rozpinać pompę, czyli jedna pompa, a druga przygotowuje sobie narzędzia. Także oczywiście, ma to że swoje tak dobre strony. No a jeszcze z racji wysokości, bo to jest szereg ciekawych patentów. O, wysokości auto ma 3,7 metra. Mhm. No, strażacy są różnej postury, ja akurat sięgnę, tak? Jasne. Ale są tacy, którzy mają inaczej. No ja bym już potrzebował tego podestu. No właśnie, więc każda skrytka ma swój podest. Jasne. Także mamy skrytki przedstawione, ja jeszcze pójdę tam na dach, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z góry. Liny dodatkowe, myślę, to koło zapasowe, o którym wspominałem, podest ratowniczy pewnie, platforma. Platforma, jeżeli byśmy chcieli popracować przy jakiejś ciężarówce, zapytam się o dysponowanie. Czy jeżeli jest zdarzenie drogowe, z jakiś wypadek na drodze ekspresowej, czy jedzie od razu SCRT, czy raczej po sprawdzeniu? Jest to raczej auto drugiego rzutu. Pierwsze startuje GBRT i SOP. Okej. Okay. Samochód operacyjny. Jasne. Jeżeli ze zdarzenia wynika, że będzie potrzeba użycia cięższego sprzętu, no to natychmiast startuje SCRT, tak? No jest to auto też dysponowane do różnych zdarzeń na terenie województwa. Rozumiem. Także on broni nie tylko naszego powiatu, ale i terenu województwa. Jak już mówimy właśnie o takich wyjazdach poza rejon chroniony, czy należycie do jakichś odwodów, modułów? Tak. To auto akurat należy do wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Mamy jeszcze dwa auta w centralnym odwodzie. Świetnie, bardzo dziękuję. Drodzy widzowie, pojazdy mamy pokrótce przedstawione. Podejdę jeszcze na garaż, pokażę wam, co się znajduje w środku i przejdziemy do pomieszczeń komendy i jednostki, żebyście zobaczyli, jak wygląda ona w środku. Jesteśmy w strażnicy, w garażu, pozostałe pojazdy SHD25, jednostka pływająca z silnikiem 40-konnym Hondy, tak się prezentuje. Do zabezpieczenia akwenów wodnych. Jeżeli zastanawiacie się, jak strażacy są, jak mają zorganizowane ubranie się do działań, to po prostu mają takie wieszaki na kółkach, gdzie leży ich sprzęt ochrony indywidualnej, hełmy, ubrania specjalne, buty specjalne, ześlizg, którym mogą dostać się na garaż strażnicy. Kolejna sprzęta. Agregat prototwórczy przewoźny 45 kVA podczepiany do pojazdu GCBA, który jest, wchodzi w skład kompanii powodziowej centralnego odwodu komunalnego. Okej. Okay. Mamy również przyczepę logistyczną, sprzęt nieodzowny do utrzymania porządku na terenie jednostki, czyli traktorek, kosiarka. Co jeszcze mamy na garażu? Mamy SL Busa, również chyba kwatermistrzowski, tak? Kwatermistrzowski, komendy 560, numery. Co tu się wyłoni?
A, jest, pięknie, zobaczcie drodzy widzowie. Sikawka konna, odrestaurowana. Tak. Strzelam, zmiana druga. Nie znam już, powiem, historii, bo ta sikawka to już jest ile lat, Hubert, tutaj, tylko będzie? Ojej, odkąd jestem, a jestem 20 lat, ona zawsze była u nas i chłopacy postanowili ją odrestaurować, żeby gdzieś tu chlubę przynosiła i ładnie wyglądała. Ostatnio na pokazach razem z wojskiem była używana, ku ucieszy. Często na festynach tak. Można spróbować własnych sił i spróbować przetłoczyć trochę tej wody starą metodą. Także ktoś stwierdzi, że ciężko straży naszymi pojazdami, zapraszamy do nas, tak. Czas sprawdzić, cofnąć się w czasie można trochę. Świetne rzeczy, przechodzimy dalej, zobaczcie, już widzimy po zawartości, że coś się tu zmienia. Co to za pomieszczenie? No tutaj mamy salę edukacyjną Ognik, powstałą w 2017 roku. Mhm. Mniej więcej no, włożyliśmy w wykonanie tego dużo serca i pracy własnej. Padł pomysł Komendy Głównej, ażeby w jednostkach powstawały takie sale edukacyjne, żeby można było dzieciaki zapraszać i je o ochronie przeciwpożarowej, o pożarnictwie, o straży pożarnej uczyć już od wczesnych lat. No, u nas wyszło to myślę bardzo fajnie, bo na dzień dobry całość grupy przebiera się w strój strażaka, także już jest to dla nich coś ciekawego. Już tymi strażakami mogą się poczuć. Następnie tutaj było gości, widać na naszej tablicy, pamięci. Widać, widać. No i następnie chodzą tutaj. Tutaj możemy prowadzić zajęcia, że tak powiem, z różnych dziedzin ratownictwa czy pożarnictwa, bo młodszym możemy opowiadać, jak strażacy są ubrani, z czego korzystają. Na telewizorze mamy filmy przygotowane w formie animowanej bądź nieanimowanej. Wielkie wrażenie robi ten pojazd pożarniczy, co prawda nie ma numeru bocznego, ale cieszy się dużym wzięciem wśród odwiedzających. No i tutaj jeszcze taki kolega, który już był tak dużo ratowany, tak często, że trochę się tu nam zużył, ale cały czas on wraca na to drzewo i co grupa przychodzi, to musi być po raz kolejny, że tak powiem, po drabinie uratowany. Fajny patent, muszą stanowić te drzwi, jak one działają. Tak, to są takie ciekawe drzwi, bo w momencie, kiedy zamkniemy jedne i drugie, tutaj trwa lekcja. Młodzież się uczy, czy dzieciaki, jak postępować w razie pożaru. A za tymi drzwiami znajduje się wytwornica dymu teatralnego i oświetlenie takie czerwone LED-owe i w pewnym momencie jest to uruchamiane już na koniec lekcji i dzieciaki wówczas wybierają, słuchajcie, czy wyjdziemy tędy, ja delikatnie wówczas te drzwi uchylam, gdzieś dym się wydostaje, zabarwiony czy podświetlony na czerwono i wówczas dzieciaki wiedzą, że muszą wyjść wyjściem ewakuacyjnym i tam się ewakuują. Bardzo fajnie to wygląda i pozostawia duże wrażenie. To jest w pełni funkcjonalny wóz. Można podnieść rolety. Bardzo prosimy o pomoc. Tak, auto zostało bardzo profesjonalnie wykonane. Zabudowa marki JRG Żnin, także polecamy. Sprzęt dodatkowy. O, mamy nawet przykładowy odcinek. Przykład po prostu tak, ze zdarzenia, że nawet wąż pożarniczy może ulec spaleniu. Świetna sprawa. Na koniec każdy uczestnik tutaj tego naszego szkolenia, każda osoba, która nas odwiedza, wychodzi z takim właśnie tutaj certyfikatem. Mały dzielny strażak, podpisany przez komendanta. Tak, także każdy może coś, że tak powiem, stąd wynieść do domu. Bardzo fajna rzecz, pamiątka cenna i na pewno dzieciaki po latach wrócą ze wspomnieniami. Mamy nadzieję, ktoś musi nas zastąpić. Jasne. Także czekamy na was. Szkulcie się i dorastajcie. Drodzy widzowie, ciekawostką jest jeszcze taką, że w strażnicy znajduje się pełni funkcjonalna myjnia wewnętrzna, odciąg do spalin, myjka wysokociśnieniowa, jakiś sprzęt gospodarczy, to tutaj się znajduje. Komfortowo, w zimie można ogarnąć samochód bez ryzyka, że nam coś zamarznie, jakieś uszczerbki. Tak, dodatkowo będzie wchodziła w skład, czy stanowi, strefy brudnej, gdzie strażacy zgodnie z nowymi wytycznymi będą mogli zdjąć brudne ubranie, zdekontaminować je, przejść do strefy przejściowej, wykąpać się, przebrać czystą odzież ochronną. Tutaj pojemniki mamy na ubrania specjalne, które strażacy wkładają, mają zadanie przetransportować później do pralni, bo posiadamy też pralnię profesjonalną. Rozwojowy temat. Rozwojowy temat i świadomość profilaktyki zdrowotnej. Tak.
Zobaczcie, jak prezentuje się pomieszczenie, sala, siłownia, no, profesjonalny sprzęt. Profesjonalna pralka, szafa do suszenia ubrań specjalnych, środki do dezynfekcji, do prania, do impregnacji. Zależy się od tego, jaki program i co bierzemy. Moi szanowni, jesteśmy na stanowisku kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie. Zobaczcie, tak prezentuje się to miejsce. Mamy tutaj dyżurnego stanowiska kierowania, który w dniu dzisiejszym pełni służbę. Witamy. Zobaczcie, co tutaj się mieści. Po lewej mojej ręce mamy jednostki OSP, które działają na terenie, na rejonie chronionym, które wyjeżdżają do działań. Dowiedziałem się, taka ciekawostka, bo oglądają nas ochotnicy, że OSP Barcin u góry ma dyżur kierowców 24-godzinny poniedziałek, piątek. Fajna sprawa, także są dyspozycyjni bardzo. Kolejną rzeczą, która zwraca moją uwagę, to są stanowiska, dwa dla dwóch dyżurnych, gdyby było potrzeba troszkę więcej podziałać. U góry ciekawa mapa. Na mapie widzimy zjazdy, węzły, drogi. Słuchajcie, to jest nie lada ciekawostka. Tutaj chłopaki podzielili się, że dostali to od zarządcy drogi, czy tam od kogoś, kto ją tworzył. Jeżeli w waszej okolicy takie drogi powstają, a dużo się teraz tego buduje w Polsce, możecie skomunikować się i poprosić o takie mapy. Na pewno w waszych remizach OSP i PSP na stanowiskach kierowania ułatwią dysponowanie, bo mamy wszystko oznakowane. Drodzy widzowie, zobaczcie, mamy tutaj, jak napis informuje, zobaczcie, administrację, czyli różne sekcje, Wydział Kwatermistrzowski, Sekcja Finansów, Kadry, Operacyjni, a tu jest Komendant Powiatowy, Sekretariat, Komendant Powiatowy i jego zastępca urzędują. Przechodzimy do części podziału bojowego. Zobaczcie, tak wygląda sala szkoleniowa, w tym momencie szkolenie w toku trwa, dowódca jednostki, zastępca, bardzo dużo pracy, przez zmiany i jego zastępca mogą tutaj urzędować. Świetlica z kuchnią, ze stołówką, właśnie. A teraz rzut okiem na taką salę szkoleniową, a nawet dwie, bo jest możliwość przedzielenia tej sali ścianą i szkolenia dwóch grup jednocześnie. Drodzy widzowie, dotarliśmy do miejsca, które bardzo was na pewno interesuje. Jest to platforma, płyta lądowiska dla śmigłowców. Strzałki wymalowane informują o kierunku podejścia i odejścia. Jakbyście mogli powiedzieć, jak wygląda takie lądowanie tutaj? Czy wy musicie coś robić, czy nie musicie nic robić? Nie, jako załoga nie musimy robić nic. Lądowisko jest całkowicie autonomiczne. Na sygnał radiowy, że zbliża się do nas ratownik jeden, tak zazwyczaj, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pilot jest w stanie sam po tak zwanej radiolinii załączyć sobie oświetlenie tego tutaj lądowiska. Praktycznie sam wyląduje, za tamtymi drzwiami jest winda, także jeżeli osoba poszkodowana czy transportowana właśnie ma być dostarczona, tutaj podjeżdża karetka na dole, windą pacjent na noszach jest złożony do góry, to już czeka śmigłowiec, pakowany jest do śmigła i leci w wybranym przez pilota kierunku. Także zobaczcie, w ten sposób funkcjonuje to lądowisko. Przejście do windy, oczywiście zabezpieczone też siatkami. Zobaczcie, jest winda, w którym załoga śmigłowca poszkodowany są transportowane. Drodzy widzowie, materiał filmowy z JRG Żnin, z jednostki organizacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie dobiega końca. Na ręce dowódcy jednostki chciałem złożyć podziękowanie. Dziękuję. Proszę przekazać bardzo. Gorące podziękowania. Miło było was gościć. Panu super, komendantowi. Wszystkim. Dziękuję. Zapraszamy. Jak widzieliście, materiał filmowy bardzo ciekawy, mogliście podpatrzeć troszeczkę patentów. Nie zobaczyliście wszystkiego, bo budynek ogromny, sprzętu jest dużo. Wyciągnęliśmy najciekawsze, najsmaczniejsze kąski. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzu, którą jednostkę ratowniczo-gaśniczą chcielibyście zobaczyć następnie. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy.